8 grudnia wspominamy świętego Eucharyusza z Trewiru, biskupa. Święty Eucharyusz lub Eucheriusz jest pierwszym biskupem Trewiru. Jego imię otwiera listę biskupów najstarszej stolicy biskupiej w Niemczech. Pasterze tej diecezji są udokumentowani od pierwszej połowy III wieku. O pierwszych biskupach, świętym Eucharyuszu i świętym Waleriuszu, świadczy starożytny napis z końca V wieku, znajdujący się na ich sarkofagach w krypcie benedyktyńskiego klasztoru świętego Macieja Apostoła w Trewirze, zachowane do dnia dzisiejszego. W katedrze w Trewirze przechowuje się świętą tunikę, która zgodnie z tradycją była noszona przez Jezusa przed Jego drogą krzyżową. Tunika została odkryta przez świętą Helenę i przekazana przez biskupa Agritiusa. Pierwsza wzmianka o świętej relikwii pochodzi z 1196 roku, kiedy to arcybiskup Jan poświęcił ołtarz, w którym była przechowywana. Niewiele wiemy o biskupie Eucharyuszu. Przyjmuje się, że rządził on diecezją pod koniec III wieku, bowiem założenie diecezji trewirskiej datowane jest na drugą połowę III wieku. Biskupem miasta został około 250 roku w czasach Decjusza. Pobożna legenda głosi, że świętego Eucharyusza wraz z Waleriuszem i Maternusem z misją ewangelizacyjną Galii wysłał sam święty Piotr. Oczywiście pierwszy papież już dawno nie żył, poniósł bowiem męczeństwo 100 lat wcześniej, ale być może to któryś z jego następców wydał to misyjne polecenie. W tej samej legendzie mówi się, że biskup wskrzesił z martwych swojego towarzysza świętego Maternusa, korzystając z pastorału świętego Piotra. Na dowód potwierdzający prawdziwość tej legendy istnieje starożytna pieczęć Trewiru, która przedstawia świętego, jak otrzymuje od apostoła Piotra pastorał i nakaz misyjny. Inna tradycja dotycząca świętego Eucharyusza z Trewiru mówi nam, że zniszczył posąg Wenus, stawiając na jego miejsce obecny krzyż, który pozostał do dziś. Kult tego świętego biskupa jest praktykowany od 455 roku i jest szeroko rozpowszechniony w zachodnich Niemczech, Szwajcarii i wielu innych regionach. Jeden z jego obrazów jest wyryty na płaskorzeźbie w Nowej Bramie w Trewirze, gdzie widzimy go trzymającego model miasta pod jego ochroną. Jest on również przedmiotem XVI-wiecznej rzeźby w Balk i obrazu w muzeum w Kolmar. W Limburgu 11 września odbywa się święto biskupów Eucharyusza, Waleriusza i Maternusa z Trewiru, a dzień wcześniej, 10 listopada, upamiętnia go Cerkiew Prawosławna. W rzymskim martyrologium jego pamiątka przypada na 8 grudnia. Módlmy się. Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na Kościół w Trewirze, który doprowadziłeś do początków wiary przez apostolską działalność świętego Eucharyusza. Przez jego wstawiennictwo daj mu wytrwanie w miłości do Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.